Witam cię. Jak witam do ciebie, Batmanie. Przybyłem do ciebie. Do mnie to nie, do mnie nie. Jak masz na imię? Co mam na sobie? Nic nie mam. No, jak masz na imię, przyjacielu? Bartek. Bartek. To. No, co tam powiesz, Bartek, u ciebie? U mnie wszystko dobrze, wszystko gra. Pijesz wódkę czy nie? Nie, dzisiaj nie. Bo ja właśnie dużo wódki wypiłem. O, no to musisz się zgłosić do Alkomaster. Szukam jakichś fajnych dupeczek do ruchania. A, to jak dupy to są, ale nie tu. No, może znajdę jakieś, bo tu weszłem wieczorem i w ogóle, może znajdę tu jakieś fajne ruchy. No ja wiem i jeszcze sobie streamujesz zawsze. Wczoraj miałeś pomalowaną twarz, czerwoną chyba. Jak to, co ty wiesz? No wiesz, jak wiem, to dużo. A. Jestem Sherlock Holmes, wiesz. Ty Batman. No, jestem przystojniakiem tutaj. Wiesz. Jak wierzysz w to, to tak pewnie jest. No. Brusie. Dałbyś tu jakiś namiar do jakichś fajnych dupeczek. Do fajnej dupy? No. Do róży ci mogę dać numer, chcesz? Pobolcowałbym tu jakąś panienkę. Chcesz numer do róży? Która to jest? Róża. Czekaj, masz, napiszę ci. Kurde, dzwonię. Nie znam jej. Róża, fajna dziewczyna. Jebała mnie kiedyś na 800 zł. Na 800? No i dzisiaj musiałem jej zadzwonić, to poczta głosowa była, to jej nagrałem. No bo no. Właśnie potrzebuję jakiejś takiej łatwej, wiesz. A, suczki dorodnej na golaska. Przebolcować, Batmobile by w nią wjechał. A, oro by się jej robił? No, ja mam całym motorem do niej. Motorem? Tak, mam taki... Wiesz, 20... fantazję możesz spełniać, każdą. 23 centymetry mam. Ta? To no, powiem ci tak, jak interesuje to mnie. Dziewczyny na niego mówią skurwysyn. Skurwysyn? Tak. 23 centy. A, 23 centy. No. Jest pierdolnięty czy nie? Do końca wsadzał. Jak do końca są wsadzone? Tak. A, rozumiem. Śmietana leci. No to jak śmietana, to ubijana. Proste. Lubię takie cipki jak 2 złote. A, no to jak 2 złote, to aż się zaciąłem. No takie okay. Starsze lubię dziewczyny. Starsze? No takie 30. No, opowiadaj dalej. To jest, wiesz, wsadzam takiego kopalniaka i tyle. 23 centymetry skurwysyna. A, i później przez 2 tygodnie ona wchodzi w rozkroku, tak? No. Wchodzi i... rozpierdolona. A później gotuj z Tomaszem nagrywacie. No pewnie. Skąd ty to wiesz? No mówię, że raz, że ciebie widziałem na OME wczoraj, a dwa, że ty gdzieś tam się wyświetliłeś. Aha. To ja pewnie gadam z Norasem. Tak, prawdopodobnie tak. No to ty, przyjacielu. Jak Noras, to ja, to. Marek NFS napisał to. Tak. No. I co tam jeszcze? No. Słuchaj, a co tam u Don Casio słychać? Nie wiem, musisz się zapytać. W górach jest. Gdzie jest? W górach. Chodzi na Kacprowy Wierch i schodzi. Ale on coś tu na OME TV nie siedzi. No nie siedzi, siedział, ale nie siedzi. No. On w porządku gościu jest, lubię go. No w porządku, no. 18 mi wyprawił. O. A kiedy miałeś 18? Rok temu. Aha. Ja mam teraz 19. Tak. No. A to 19 to fajnie. A ten... A z Amadeuszem tu też nieraz gadałem. A, no, ja kiedyś byłem kolegą z Amadeuszem.
Kolegami byliśmy. No. Ale to jak kiedyś to było. No. Boksowałeś się z nim. No, dostałem w pierdol. Normalnie. A ty w porzo, gościu, jesteś. No, jedni mówią, że w porzo, inni nie. Więc jesteś, ja cię lubię. No to jak mnie lubisz, to dobrze. No pewnie. Bo jakbyś mnie nie lubił, to co z tego? No to no, byś mnie nie lubił. No. A często tu jesteś na OME teraz? No, siedzę często. Robię live'y na Discordzie dla kogoś i tak sobie siedzę. A z Don Casio to kiedy będziesz się widział? Nie wiem, no może Alcomaster dopiero. A może wcześniej coś się zrobi. No. Jakimiś szklankami trzeba porzucać w okna. Tak? Daleko do niego masz? Jeździsz tam do niego? Znaczy, no teraz on jest w Trójmieście, to ja mam 500 km do Trójmiasta. O, 500 km, to daleko. No bo jestem z Białej Podlaskiej. Aha. Lubelskie województwo przy Białorusi granica. Fajnie, no. To taki przyjaciel twój jest. No tak, przyjaciel, tak można powiedzieć. Dużo od niego wyciągnąłem rad pozytywnych i takich zachowań, gdzie można wyjść i żyć dobrze. Aha, ale boksować byś się nie chciał z nim. Czemu? Chciałbym spróbować swoich sił na słynnym Don Casio bokserze. O. No, kurde. Nie trzeba. Powiem ci tak, wyzwania lubię, więc nawet jakbym miał mnie zokautować albo gdzieś miałbym dostać, i tak bym wyszedł. I tyle. W tym, jeśli chodzi. Ile teraz ważysz? Aktualnie nie, 150 kilo. O kurde, dużo. Nie no, co ty? Dużo to ja ważyłem. Znajdziesz sobie tu jakąś dziewczynę? Czy jak? Ja nie potrzebuję tutaj szukać dziewczyn. Aha, kurde, tu jakieś same młode dziewczyny tu są. Wiesz czemu? Bo TikTokerzy przynieśli te dzieciaki tutaj. Aha. Taki hype Gielu przyniósł tutaj te dzieciaki. Taka Pola. Pola. Znasz Polę? No nie znam. Pola to jest dziewczyna Giela tego. I ona strasznie jest podobna do niego. I jest zazdrosna, że mam większe cycki od niej. O kurde. No. Ale masz poważnie, czy jak? No mam, ale nie pokażę ci, wiesz. Aha. Jak cycki, to mam. No mam większe. Trzeba mieć schowane. Ona tak sprawdzała, mówi, kurwa, ty masz większe cycki ode mnie. Ja mówię, tak? To tu pokaż. I tak we dwoje robiliśmy ten stereo sobie. Słuchaj, no raz, a co ty tam zapisujesz na ścianie? Tam ludzie mi wysyłali kiedyś powyżej 500 zł do donaty, wiesz? Aha, i zapisujesz ich na ścianie? No teraz już nie, kiedyś zapisywałem. Aha, no rozumiem. To spoko. O przepraszam. Odbiło mi się spremka, Boże. A kiedyś Don Casio był na OME TV. Kiedyś to było, teraz jest teraz, wiesz. No. Teraz jesteś ty, Bruce Wayne. No właśnie. AK Batmanie. Przystojniakiem jestem. I tutaj właśnie szukam jakichś fajnych rur. Albo jakichś fajnych ludzi do pogadania. To nie jest zła rura. Jak rura, to znaleziono. Tak. Śmieszne. Czekaj, ten. Tak. Wszyscy już piszą na czacie, Nora, spoko mordka. Tak mi piszą, tak mnie cisną, że spoko mordka jestem? Spoko mordka jesteś. Nie, no to jak znają dzięki, cię. To mam. To chyba dobrze, jak mnie ktoś zna. No pewnie, że normalny gościu. Dawid pisze. Libek gra, też pisze Norek, Nora Sok. Tak. No. Śmiesznie. No i tak to. To co, może nie będę ci ten, idź szukaj jakiś duperek, czy tam kogoś i co? Jak do następnego, to spotkania. Ale
Trochę się zmieniłeś, powiem ci. Ale w jaki sposób, wiesz? No tak, jak na ciebie patrzę, to... Schudłem na pewno, bo ważyłem prawie 200 kilo. Tak. A teraz ważę 150, no i zapuściłem brudkę i nie mam pomalowanych włosów. To może tak się zmieniłem. Tak, właśnie. Coś mi tu nie pasuje, no. To na pewno ten nos. No a ten... A co się stało, że się za siebie wziąłeś? Patrzę się w lustro w pewnym momencie, pewnego dnia i mówię, ty kurwa z paszlaku. Tak sobie do siebie mówię, śmieciu, tak powiedziałem. A ogólnie wtedy dużo jadłeś, czy jak? Tak, tak. A teraz mam walkę z dietetykiem i z nadwagą. Aha. I walczę cały czas. Czyli sobie pomagasz. No to fajnie. Fajnie. No, jak pomagam, to sobie. Każdy się o tym dowie kiedyś. Tak. Biorę udział w Alkomaster, będę pił alkohol. No. O, ty wypijesz dużo. Nie, ja kiedyś piłem ja i to... Ja stawiam, że ty to wygrasz nawet. Ale to ja mam tylko przeciwnika swojego jednego. Który? Konserwator od kamerzysty. O, to nie wiem, który to jest. O, to będzie to. Muszę jak zobaczyć. Nie wiesz, widzisz, nie znasz go, czyli on jest. No, muszę go nikim. Zobaczyć, właśnie. O, to kiedyś ale, go. Ale mówisz, że wygrasz to. Znaczy, ja, wierzę w ja siebie. Ja na ciebie stawiam, że ty to wygrasz. No, to powiem ci tak. Rób jak uważasz, to twoja decyzja. No. Na pewno nie poddam się łatwo. Tak, i to mi się podoba, właśnie. A kiedy jest pierwsze te starty są? W listopadzie jakoś będzie. W listopadzie będzie. No. Słyszałem właśnie o tym. No, dużo osób jest. Dolcasio jest tam właśnie, Kruszwil. Nie, ty ich przebijesz. Ale ja tylko mam z jednym, bo to jest jeden na jeden, a nie ale taki tak turniej. Ale szczerze, to ile wódki czystej wypijesz? Nie wiem, nigdy nie sprawdzałem swojego maksa. 2 litry? Mówię, no powtarzam, nie sprawdziłem nigdy swojego maksa. Ale liter na pewno wypijesz. Też nie sprawdzałem, bo jakoś ja nad alkoholem nie. Ja wolę jakieś CBDB oczywiście. Z tatuażykiem sobie, znasz tatuażyka? Nie wiem, który to jest. No, my tutaj siedzi często, tatuażyk. Aha. No i mówi do ludzi, żeby mówili do niego tatuażyk. Spoko gość z klasą. Sam sobie jest taki. No. Przyłożyłeś mu klamkę do żebra. Ty to wygrasz. Co? Bo ty duży jesteś. Obstawiam, że to wygrasz. Że mówisz, że wygram, no to pewnie tak będzie. No wygrasz to, bo ty jesteś spoko gość i masz dużą masę. Wiesz, zobaczymy. No 2 litry na pewno pochłoniesz. No dobra, to jak 2, to będą pochłonięte. Będą 2 litry na 100%. Nie, no nie będzie tak. Będzie, jeszcze się będziesz trzymał na nogach. Albo mnie będą trzymali. No. Nie, do Casio nie ma z tobą szans. To nie ma o czym gadać. No ja w piciu może mam szansę, a on jeśli chodzi o boks, by miał też szansę. No tak. Najwyżej tak, zrobię walkę, że ja z nim na picie, a on później rewanż w boksie. No. Będziesz musiał uważać. To będzie tak, pierwsza runda wygrana, a następna jak przegrana to moja. Będzie to. A te 50 kilo to w ile czasu schudłeś? W rok czasu. W rok czasu, aha. Czyli co, zacząłeś biegać i dieta? Nie, jak ma się dużo wagi, to się nie biega, bo kolana, to jak stawy, to szybko mogą pierdolnąć za przeproszeniem. Aha. Czyli zacząłeś tylko jeść lepiej? Tak, Polcia mi crossfit robiła, te jakieś zadania. Myślałem, no. Mówi, teraz idziesz do sklepu, a ja mówię, po co, po czekoladę. I dla niej czekoladę kupowałem nie sobie. Wysyłała mnie. Ona je co godzinę coś. Po taka jest. Co godzinę je i nie przytyje. Ona mówi, na pewno mi w końcu pójdzie w cycki, bo ona mówi, nie możesz mieć lepszych ode mnie. No tak.
Ona ma kompleks Norasa, cycków tak zwany. Kompleks Norasa. No. Chodzi, że Noras ma większe cycki. No, no tak. A tam jeszcze schudniesz i będzie dobrze. Nie, to ja jednak nie chcę schudnąć, jak stracę te swoje cuszy, nie. A to już te 150 i zostaje. Nie, do stówy chcę zejść. Do stówy, aha. Ale cycki muszą zostać. Albo jak zejdę do stówy, to będą wiszyć takie i będę mógł wziąć tak i komuś zajebać cyca. O, to wytrenujesz i będą mięśnie. Z tego nigdy się nie zrobi mięśni. Ja po prostu, jak była fabryka, to jak jest te wadliwe, o. Ja jak byłem malutki, malutki, urodziłem się, to chcieli mnie do okna życia oddać, ale się nie zmieściłem i musieli mnie zabrać z powrotem. O kurwa. No, to poważne rzeczy. Nie, żartuję oczywiście, żeby nie ten... Do okna życia się nie zmieścił, kurwa. O Boże, jedyny. No i tak, a co ta maska taka jakaś ten, tak nie do końca, pasująca? No, kurwa, wypiłem tu tyle wódki, że... A, że się przesunęła sama. No, że tutaj a. Widzisz, ja nie wiem, czy cię widzę w ogóle. A, widzisz mnie? Widzisz mnie? Nie, ale jakbyś tak się zaśmiał, byś szedł gdzieś za mną i się zaczął śmiać, to jakbym spierdalał, to jak niczym Bolt po rekord. Czyli szalonego Batmana na YouTubie widziałeś? Nie, wczoraj widziałem tak. Miałeś twarz pomalowaną na czerwono coś. Mówię, kurwa, jakiś psychol na początku, tak sobie pomyślałem. Ale później włączyłem twojego live'a, mówię, tak oglądam. Nie, to jest gość z klasą, tylko coś mu nie wyszło. Tak, no bo wczoraj były donaty dosyć dobre i musieli ześwirować. Świrować? Tak, wiesz jak to jest. A ile ty masz lat? Ja mam 30, a ty ile? A, to jak młody to ty. Ja mam 19. A, no to nie dużo. No jest 11 lat różnicy. No pewnie. Tatuażek ma 46 i się go boję. Nie wiem, który to jest. To jest od kamerzysty? Nie, to nie od kamerzysty. To jest... Już to jest wyższa ta półka taka. To jak jest liga nasza, to on jest dwie wyżej. Aha, to nie wiem, kto to jest. No ja też już to tak... Boję się trochę go. Jest tyle historii o nim. I ten... I respekt po prostu czuję. No i on tutaj jest na Ome TV? Tak, siedział. Nie wiem, czy teraz siedzi. Ale siedział. Aha. No to starszy gościu. Starszy. Boję się trochę. Ja tu czasami znajdę jakąś fajną młotykę. Taką tak? Starszą, no. Przepytam ją parę pytań, ale one te laseczki uciekają mi. A patrzyłeś się tak zawsze, jak uciekały. Jaki jest powód tego? Dlaczego? No, co może być? Właśnie nie wiem, bo tu... Różnie jestem przebrany. No. Może normalnie sobie będę siedział bez koszulki, tak jak ty. Nie, to wiesz, ja mam, wiesz, ja jestem potężny taki ten, ale ty jak koszulkę może ten. To... No, i zobacz, przystojniak jestem. Znaczy. No. Jesteś Bruce Wayne, jak nic. Tak. No. Dużo masz tych takich stroi? No pewnie. Jak chcesz, to cię przebiorę. Nie, nie chcę być twoim Robinem, bo to... Jak jest Batman, to bez Robina, sorry. Ja bym cię przebrał i wrzuciłbym cię na ponton do nas. A, że ponton, tak? A, ja, ponton u nas mamy taki ponton 600 kilo udźwigu. A ja ten mogę sam za ponton robić. No... Udźwigu mam pół tony. Ja bym cię Noras widział u nas na odcinku polowanie na zębacza. Na kogo? Na zębacza. Tak mi ciśniesz? Od najgorszych?
Nie, no, byś z nami płynął na wyprawę. A, że ja by na kogoś polował się. Myślałem, tak, że wy na mnie. Nie, nie, nie. Kurde. Ja bym cię widział właśnie w głównej roli. Nie, głównej roli nie lubię. Nie lubisz grać. Nie, nie, bo główne role są takie, że one są zobowiązujące. Ja bym musiałbym odgrywać taką postać, z jednej strony osoba, która stresuje się tą całą wyprawą i zażera stres, cały czas coś je, Snickersy bym miał pochowane w kieszeniach i wpierdalał co chwilę. I ty byś w końcu miał przebłysk, a ja bym ci dał Snickersa i bym powiedział, nie świruj, zjedz Snickersa. Tak. Ale tylko pół, bo reszta jest moja. A chodziłeś kiedyś na ryby? Powiem tak. Ryby chodziły na mnie. No, bo my właśnie polujemy. Na ryby? Na zębacza. Nie, mama mi nie pozwoli, na pewno. No. Skoczyłbyś do nas na ponton? Na ponton bym wam, ty sam siebie słyszysz, co ty mówisz, bym skoczył na ponton wam? Co ty, chcesz się... No jasne, zarwałbyś ponton na dół i tyle. Przy pierwszym... Andzia jest na czacie, pozdrawiamy Kto? Andzie. Andzia? No jasne, znasz Andzie? Nie lubię jej już. Czemu? Bo nie dała mi już papierosa. Aha. Ona fajna dupeczka. Tylko trochę młoda. Powiem tak. Jak jest tak, jest wyższa półka, niższa, średnia i niższa. Jakbym postawił ją to na średniej, a siebie bym postawił jak, no tak, kurde, jak jest wysoka, to jeszcze o dwa piętra wyżej. Aha. No ona młoda dziewczyna jest. No wiesz, jak są suczki dorodne na Golaska, to jest Adzia później, po tych. Ja tu z nią rozmawiałem. A ona kiedyś wzięła na Discorda swojego, bo ma swojego Discorda, wzięła widzów i poszła do gościa gadać nagle i zostawiła tych widzów. I ci widzowie skarżyli się dla mnie, mówili tak, że im przykro było, smutno, że oni mieli grać w państwa miasta, a ona ich zostawiła. I w statki miała pewnie grać z nimi. Nie, to parostatki raczej, jakieś tam co. Pamiętniki z wakacji chcieli nagrywać. Zagrałbym kiedyś z Norasem w państwie. Ze mną? Jak w gry planszowe, to nie. I pisemne. Ja bym, jak pisać, to nie potrafię. Przepraszam, tak jest. Tak. Ja nie wiem, jakie świnia, to nie wiem, jakie si się pisze. Świnia czy si? No, si, to. Tak. O. Świnia. No to poda maksywę świnia właśnie na osiedlu. Jak idzie zawsze, to wszyscy, o, świnka. Pogoda, nie? I tak, jak pola idzie, to wszyscy zaczynają chrużyć. A ten Gielu, znasz tego Giela? Giela? Czy nie znasz? Kurde, nie wiem, który to jest. Gielu, co w nosie ma Gila i jeździ golfem. I na pasach kogoś zabija. Pum, w grze komputerowej oczywiście. O, to pierwsze słyszę o nim. No, i myślę, że ostatni. I myślę, że ostatni, bo niedługo się pozbywamy go ze statuażykiem. Aha. O, bo za bardzo się wychyla po prostu. Ostatnio z parapetu się tak wychylił, że prawie wypadł. I musimy się go pozbyć po prostu. O kurde. No nieźle, nieźle. Tatuażyk się, chce się pozbyć, Andzi też. Nie ma miejsca dla dwóch. Ale Andzia fajna laseczka. No, wiesz. Dziewczyny też tu są potrzebne. Powiem ci tak. To sami panowie zostaną. Na razie tu nie ma dziewczyn. Tu są... za przeproszeniem dziewuchy, które wiesz, jak są tak, jak one są, to jak jest raz, na to tak,
a jak szukać, to jednej, jedynej na wiele dni, lat, nocy, czasem, żeby była, czasem, żeby nawet była dostępna o północy. Ja ją lubię. Motylem jestem, co? Nie wierzę, to sprawdzaj narkotestem. W życiu piękne są chwile i tyle, jak motyle latamy, białe nocki zdobamy, kiedy białe wciągamy, to po nocach pływamy. Słyszysz mnie? Zalatany, pościgła posiadamy. Zobacz, zrobiłem sobie pompa, wytatuowałem do lubówki. 1000 złotych, 2 złote. Za ile zrobisz ochdady lub twerka lekko uśmiechnięta twarz? 1000 złotych, pokczop. Dawaj tego twerka, no raz. Za ile zrobisz twerka? A i ty dostaniesz tego twerka, no i ty dostaniesz te pieniądze, tak? No raz, dawaj twerka u nas. Nie, to jak... ja też to, zrobię. Jak fetysze, to chore i nie spełniam. Przepraszam. Za stówę? Za stówę to ja z krzesła się nie wstaję. No. Dawaj, to jest, ty jesteś spoko gościu, ja cię to jest takie śmieszne, jak nasza wypłata. Fajnie, żeśmy się połączyli w ogóle. Znaczy, nie łączmy się, bo facet z facet... Powiem ci tak, w naturze to nie przejdzie. No. Jak jest natura, to jak jest natura, nie możemy krzyżować, tak? Nie. Tak. Ja robię za stówę twerka. No to... Spoko. Twoja sprawa. Znaczy, wiesz, jak chcesz, to i za dwie rób. No, albo robię 10 pompek. No, to mówię, jak pompka, to ty tam rób, co chcesz. No. Gielu... Ja robię 10 pompek. Za stówę. Ile byś zrobił pompek? Za ile? Za stówę? No, ile byś tak ogólnie zrobił? Bo tak ile pompek bym zrobił? Moim rekordem jest pół pompki. Poprawnej, a tatuażyk przez jak ja robię pół pompki, to on już 20 robi. Aha, o kurde. Ostatnio na jednej ręce próbował też tatuażyk i kurwa, skurwiel potrafi. O kurwa, powiedziałem źle tak, on, jak usłyszy to. A ty live masz tatuażyk. Kurde, tatuażyk to nie wiem kto to jest. No mówię ci. A umiesz małpę robić? Za ile małpę byś zrobił? Za stówę. Za stówę małpę? No. Nitro robi za 5 zł. Znasz Nitra? Denitrozyniak? No, wiem, który. No to on za 5 zł robi. Nie no, za stówę. Cenisz się ostro, za powiem za stówę ci. Robię małpę. A. U nas jeszcze na kanale nie było małpy. To słuchaj, to tak jak małpę robiłeś, to na pewno jej nie zrobisz, bo nikt ci nie wyśle tyle. No. Może wiesz, się ktoś odważy? Nie, myślę, że nie. Aha. Już mówię ci, chyba wolę poczekać nawet ja do streama Nitra i wysłać mu 5 zł i zrobi to. Nie, Nitro nie robi za piątkę. No jak nie? Niemożliwe. Możliwe. Jak są możliwe rzeczy, to właśnie to jest. Przepłony. Co z przepony? No trzeba zrobić małpę. Jak z przepony? Jedziemy! Sprawdzaj narkotestem! Jedziemy! W życiu piękne są chwile i tyle, jak motyle latamy, białe nocki znów mamy. Kiedy białe wciągamy, to po nocach fruwamy. Każdy jest zalatany, bo szczydła posiadamy. W życiu piękne... Iwonus Iwonka. 5 zł. O, małpkę zrób teraz. W sumie lubię zostało. Cię bardziej niż Górała, gdzie byłam moderatorem, szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach, napięty biceps, pozdrawiam. To co, robisz małpkę czy nie? O, lubią nas bardziej niż Górala, proszę. A ty lubisz Górala? No spoko gość jest. O, okej. Okay. On mnie nie lubi. Ja z nim gadałem, ci powiem, byłem u niego, gadaliśmy. Ci powiem? Tak mnie wyzywasz? Ja go lubię. Ja lubię takich zwariowanych gości. Tak, on jak wariat to on, tak. No. Z tatuażykiem też byś się polubił. Bycie z... A jakbyś podpadł dla tatuażyka? Od razu tak mówisz, kurwa. Aha. Dlatego ja się boję, kurwa. Ale to ale ty... na YouTubie tak? Tak?
On świr jest, po prostu świr. Dla niego napiszesz tak. On napiszesz, że jego samochód jest jakiś wolniejszy, to on od razu tak, jak się odpala, to kurwa jest. Nawet nie chcę pokazywać tego, bo sam się boję pokazać. Ale ty się pewnie hejterami nie przejmujesz. Powiem, to nie jest hejter, to jest gracz potężny. Jak są gracze, to on jest ponad. No dobra, a ty się przejmujesz hejterami, czy nie? Nie, no generalnie jeśli ktoś nazwie grubasem, to przez tydzień nie odpalam live'a, bo mam później depresję. Ale to tylko. Nie, no żartuję, no oczywiście nie przejmuję No się, ja bo tak. wiem, bo ty wyluzowany gościu jesteś. Raz tam chciałem skoczyć z okna, to na parterze mieszkam, to kurwa trzęsienie ziemi, to w Radomiu aż odczuli. Tak. No. A ile najwięcej ważyłeś? No mówiłem, 195 kilo. 195? No tak. O, to Co? dużo. To ile wtedy lat miałeś? Czy... Możesz powtórzyć teraz, czego ten, bo... No, mów. Nie ty, Batman. Spokojnie. Tatuaż, że kiedyś mi chciał kanał skasować, co nie? To musiałem, kurde, przez następne 3 tygodnie leczyć depresję, CBD i innymi takimi maściami. I tak to było w sumie. Ale nie, naprawdę, tatuażyk. Tatuażyk ma takiego pachołka, scyzoryk, ksywa na osiedlu. I ten scyzoryk nie, jakoś nie krzepie tym mózgiem, że ma go. Tylko tak raz palnie coś mądrego, a później zastanawia się i rozkminia, co on powiedział. No to ze scyzorykiem da się dogadać, ale tatuażyk to nie. To ja nie znam. To ja ich nie znam. Ja znam Norasa. Znam Co ma? Norasa i znam Don Casio. No, to jak znasz ich, to fajnie. Ja wiem, że to są spoko goście. A, ja nie znam ich, jakby nie oglądam. Ja jestem jakby, ja wiem, kto to oni są. A, chyba jak mówisz, że są spoko, to tak jest pewnie. No raz, a powiedz mi jedno pytanie. Bo mam do ciebie pytanie. Ja mam Bartek przecież na imię. No, Bartek. O. Bartek, ja mam do ciebie pytanie takie. Ja mam czworobiegunowość od dzisiaj. Powiedz mi, Wymyśliłem. Bartek, kto by wygrał? Don Casio? Czy by wygrał w boksie ten czarny bliźniak? Joseph? Zigzag McQueen? No ten właśnie. Joseph Złomek McQueen? Tak. Powiem ci tak, to zestawienie, nie wiem, naprawdę. Jak się wypowiem, to właśnie nie. Zostawię to w ciszy, jak cisza i spokój. Ja boję się, że to tatuażyk ogląda po prostu i Ja będę miał obstawiam, że przebane. Don Casio by wygrał. No to wiesz, powiem ci tak, nie mów o tym głośno, bo ściany mają uszy, tatuażyk nigdy nie śpi. Ja go nie znam. Nie wiem, o co chodzi. Powiem ci tak, do momentu, kiedy go nie poznałem, moje życie było piękne. Teraz jak go poznałem, no to wiesz, narzekam, że jest chujowo, ale jest dobrze mi tak. A ten Don Casio ma dziewczynę teraz? Wiesz, jakby ja nie zaglądam nikomu do łóżka, do różnych, No bo ty jak... jesteś jego przyjacielem. Ale no to wiesz, jak jestem przyjaciel, no to nie muszę wszystkiego, ja się nie interesuję tym, czy on ma dziewczynę, czy nie. Może jest jakaś jego, ma dziewczynę i jest w jego serduszku, ale Aha. tego nie wiem. No to rozumiem. No to spokojnie, nie chcesz gadać, to nie.
Znaczy, rozmawiamy cały czas, a ty mówisz, że nie chcę, no to nie, dobra. No ten, że tam o Don Casio. Ja się tylko chciałem zapytać. O co? No o niego, czy tam właśnie ma dziewczynę, czy jak. A, no ja o go to. Ja lubię, bo on jest spoko gościem. A wiem, że Noraz też jest spoko. Nie, to... Bo oni się kolegują. A że co, ale że ja powiem się... powiem ci, dużo się zmieniłeś, naprawdę, na twarzy. Ty, a wiesz co ci powiem? Już mi to mówiłeś. No. Dużo się zmieniłeś właśnie. Nie no, dalej wyglądam tak samo. Grubas, śmieć. No, ale tak troszeczkę inaczej wygląda. Tak zgubiłeś. Tak bardziej... Kurwa, jebana, latająca dziwka. Wysłana od tatuażyka pewnie. Uj. Podsłuch mam chyba. Mucha wleciała. Suczka. No. Dorodna. I co tam jeszcze? A ta Olivia fajna, co do Casio chodziła? Wiesz, jak bliskie spotkanie z Oliwią, to ja nie, Sasza tak. Musisz się Saszy zapytać, ja nie wiem. Mówię, ja jak ktoś coś tam ten, to ja zawsze ja nie lubię. Ty się nie lubisz wypowiadać na innych. Tak, bo ja wiesz, ja... nie ma tu tych osób, a no to... powinni mieć sami prawo się wypowiedzieć. Wiesz, mówić o kimś, gdzie tej osoby nie ma, no to jak mam o kimś gadać, to lepiej, żebym gadał przy niej. Ty po prostu wolisz o sobie gadać. No, jak gadam o sobie, to mało, wiesz, ale zawsze coś powiem. No. No. Ale ten tatuażyk to jest problem. A ten, powiedz mi, a jaki był największy donate u ciebie? Nie pamiętam. I jakby to też nie jest kwestia, żeby się chwalić, ten, czy nawet mówić o tym. Aha, no to dobrze. Ale jak zarobiłem, to coś tam zarobiłem. Ale oczywiście streamy z pasji. Nigdy na pieniądze. Lubisz rozmawiać z nim. Ja, ale tak, ja zarabiam to sam, a jeszcze muszę płacić haracz do tatuażyka. I to jest najgorsze, że tak, o, na tym masz prowizję, na tym ten, tatuażyk jest szefem Titi, tak mi się wydaje. Czyli ty też pewnie chyba płacisz haracze. Ja nie, ja nie wiem o kogo w ogóle chodzi, nie wiem. Ja jestem super bohaterem, ja sobie z każdym dam radę. No to miło było ciebie poznać, fajnie ten, to jest. Czemu to zrobiłeś? Super bohaterem. Wyjdź z tego filmu, już nie nagrywamy teraz filmu, rozmawiamy na poważnie. No. Miło było. Nie, no mówię poważnie. Z każdym se dam radę. Ja też tak mówiłem, że dam radę, kiedy doszło do spotkania, zły dotyk, to trochę żyka. O, teraz się śmiejesz. No. Zobacz, zostawił mi nawet tutaj ślad, literę S, jak suczka tatuażyka. O kurde. Zostawia każdemu tak. O, to nieźle. Ja nie wiem, naprawdę, ja się boję, czy to tatuażyk nie słucha tej rozmowy. Bo jak słucha, to mówię, jak znikniemy, to my, ale to... O kurwa. Napisał na czacie. Tak? No. I co teraz? Wzywa cię do komnaty. Powiem tak, no jak ostatnie to było nasze spotkanie i na YouTubie też ostatnie live'y, to wiesz. Masz bunkier gdzieś? Tylko nie mów teraz gdzie, bo tatuażyk ogląda. Ja się nikogo nie boję, jestem super bohaterem. Ja też myślałem, że jak jestem gruby, to kula we mnie nic mi nie zrobi. Jak przebiło, to ostatnio wątrobę. Nie dam rady. Nie. Nie dasz rady? Super bohaterowi nikomu. Powiem ci tak, spójrzmy na realia. Jak jest koniec, to nasz.
Znasz Tomka Hica? Tomka, Tomek Hic? Kolega tatuażyka. On jest odporny na wszystko. Tomek Hic. On jak wali to wszystko po kolei i później tak chodzi. Nie znam. Kurde, ty naprawdę ludzi nie znasz. Zacząłeś na YouTubie, streamujesz i nie znasz ludzi? No, znam no Rasa, Andzie znam. O, to powiem ci tak, to chuj, to ty nic, ja nikogo nie znasz. No. Tak, złe, najgorsze towarzystwo, jakie wybrałeś, które znasz. Ja? Znam no Rasa i on... O Jezu, weź, zwyczaj. Ale też znam Polę, to co ksywa na osiedlu świnia. To ta Pola, ona tam zaczęła karierę swoją na YouTubie. Dwa dni ich skończyła, bo ludzie powiedzieli tak. Jesteś od tatuażyka, to wypierdalaj stąd, o tam, o, gdzieś. Tak mówili. I jej nie wyszło. Był produkt i nie ma, tak zwany. No raz to też produkt jakiś stworzony. Przez chwilę. Nie, żartuję. Uważaj na słowa, Tomasz. O, o kurde. Proszę, podgląda nas. Tatuażyk. Proszę, nie. Będzie dobrze, tatuażyk. No, Nitro robi małpkę za piątaka. Ja robię za stówę. O, dzięki za 5 zł. To dawaj mapkę za piątkę. No ja już zrobiłem swoją za piątkę. To słaba ta mapka. Ja no lepiej... wiesz, muszę, nie mam od kogo się nauczyć. Ja zrobię lepszą. No to dawaj. No ale stuwa musi być. A to taką krótką, żebym chociaż zobaczył te pierwsze ruchy, jak to wykonać. No. Batman robiący małpkę. Tego jeszcze nie widziałem. A co to dla widza nie zrobisz? Tylko za pieniądze? Uuu, Tomaszu. Nie, to tylko za kasę. Za pieniądze. No, pieniążki, my kochamy. Mamone. Ja robię czasem dla widza coś. Live'a wyłączę szybciej, jak mi powie, żeby wyłączyć to czasami kurwa. Czasami zrobimy właśnie. No. Ale tylko czasami. Nie, ja robię streamy z pasji. A tym harpagandem możesz sobie w ten kask ten? Twardy jest? O tym on? Twardy, możesz tak. No. A co to za kurde kaczka? Ty, ta kaczka to się rusza, kurwa. No. Zajebisty gołąb, kurwa, z tyłu. Ja ci ją pokażę. Pokaż. Tak. Tu. Zakręcasz? Ty nią kręcisz, kaczku kręcisz? Ja no. Pierdolę, co ty robisz? Patrz teraz. Kurde, może na tym miłym akcencie zakończmy rozmowę, bo to naprawdę to już... Uuu, aż mnie przerosła ta kaczka. No, ona cię chce dziobnąć. Nie, fuck. No. Nie, dobra, niech mnie nie dziobie, kurwa, bo boli. Tak. I ona na ciebie patrzy oczkiem. Jedno powiem oko. Ci tak, Tomaszu, wpadłeś w problemy. Ona ma jedno oko. Jednooki bandyta, kurwa? I na ciebie patrzy. Tatuażyk też ma jedno oko. Lewe. Jedno oko ma lewe, drugie ma prawe. Tak. Tutaj ma jedno oczko. No Rasi. A ta kaczka nagle się u ciebie pojawiła kiedyś? Czyli u ciebie tatuażyk już ją wcześniej zostawił. Ona ma kamerę w środku. Tutaj jest kamera w oku. No. Uważaj, bo ci zacznie grać miejska dżungla, kurde. A tatuażyk zaraz ci puści piosenkę, dawaj hajs, jestem pod twoim blokiem. Ze mną scyzoryk, co wyrzuca ludzi z okien. Będzie zaraz. Co ty gadasz? No... Tatuażyk napisze, lubisz pieniążki, to spłacisz karacz, misiu kolorowy. O, to dawaj. Niech
wysyła stówę. Misiu kolorowy do ciebie powiedział? O kurwa, to, to już ja masz wyższe stadium z kurde, z tatuażykiem. Tak. Wiesz, jak modlitwa, to lepiej to zrób przed snem jakiś, bo wtedy scyzoryk przyjdzie i wtedy jeszcze będzie dobrze, jak scyzoryk. A jak zobaczysz tatuażyka z tatuażem, z kropką za uchem, uciekaj, jak gdzie pierwszy ja jestem super bohaterem i se z każdym dam radę. Dobra, ale patrzmy na realia. To nie są, to nie będzie tak. No, to się tak nie skończy. To moja kaczuszka właśnie... Ale ta kaczuszka jest od... Ona ma amulet w sobie. Ta kaczucha jest od tatuażyka. Nie. Ona jest ode mnie, od Batmana. Ona się kurwa rusza w tym momencie tam. Ona jak ma, to niespokojne nogi. Jestem Rasek Boży. Dam, pomogę wam. Tak. Dobra. Rzuciłem te zaklęcie na kaczkę, ona już stoi w miejscu. Ona na Norasa patrzy właśnie, podgląda live'a. Zboczona jakoś patrzy na mnie, kurwa. Nie patrz na mnie, kurwa, kaczka. Ugotujemy ją. Zrobimy rosół dla Norasa. O! Ale gotuj z Tomaszem i z Norasem nie przejdzie. Gotuj z tatuażykiem i... Przejdzie? Kurde, człowiek, wtedy będziesz miał jak miliony to wyświetleń. Tatuażyk jakby wjechał na rejon. Jeszcze by ci zaśpiewał piosenkę jakąś? Śpiewać każdy może, czasem lepiej, czasem gorzej. Marek pisze, to ty mocny jesteś? Marek? Tak. A Marek to nie wiem, Marek jakiś za mocny jest chyba. No. On pije pewnie kuflowe mocne i mocny jest. Nas normalnych ludzi nie ma, a u ciebie jacy są ludzie? No, nie wiesz, jak wszyscy to w porządku, ułożeni, tacy, no, jak w życiu to mają dobrze. Bo tylem jestem, jak nie wierzysz, to sprawdzaj narkotestę. W życiu piękne są chwile i tyle, jak motyle latamy, białe nocy zbudamy, kiedy białe wciągamy, ja to po nocach pływamy, każdy jest zalawany, bo skrzydła posiadamy. Po trzecie nie można się bawić na YouTubie, tatuażyk, takie prawo. 1 zł 10 groszy. Cześć, twoje BIM w serii 7 jutro nie będzie miało felki. Jak masz taką ochotę walczyć z tatuażykiem, masz bardziej przejebane niż Noras dzisiaj. Scyzoryk podjedzie i się tobą zajmie, misiu kolorowy. Tak. Ja pierdolę. I co teraz? Kończmy może tą rozmowę, bo już naprawdę jest źle. Chuja? No jest źle. Zesłałeś na mnie klątwę, Noras. Nie zesłałem klątwy, to ty sam to sprowadziłeś. Ja chciałem z tobą porozmawiać, a ty na mnie klątwę ten. Jak życie to bolesne. Przepraszam, to nie było to tak... Musiałem oddać na kogoś innego to w końcu. No. I teraz mnie będzie prześladował. No, takie przez najbliższe 3 tygodnie myślę, tak, ale... Ja powiem, że z Norasem gadałem, żeby uciekał do niego. To tak nie działa, to tak nie działa. To co mam zrobić, żeby odmulić? No ja wypowiedziałem specjalne słowa, które przeszły na ciebie. Teraz ty płacisz haracz, a ja żyję wolny. Jest w niej żyje wolność. Ja cię kręcę. Przerąbane teraz. Wiesz, no mówię, jak jest życie, to czasem boli, czasem nie. Teraz 3 tygodnie postój trzeba zrobić. Znaczy, no w 3 tygodnie masz, żeby się pozbyć tej klątwy. Jak będzie dłużej niż 3 tygodnie, to zostanie ona na zawsze. Na zawsze w naszych sercach. Klątwa to znaczy, w twoich. Nie, to gorzej się nazywa. Jak się to nazywa? To się nazywa z Efysem Defel. Takie specyficzne to słowo, po które... po angielsku to jest. Nie, to akurat nie. Ej, Noras się boi. Pisze. Piszą ludzie.
Marek to pisze, Marek to napisał, że ja się boję. A Marek jeszcze 3 tygodnie temu klątwę miał tą na sobie. No. No. A teraz takie rzeczy pisze i przychodził do mnie. Krzesło obrotowe zbiera Marek. Marek zbiera na krzesło? No, obrotowe. No, żeby on się nie obrócił gdzie indziej i przypadkiem... Tatuażyka nie przekręcił, ten spotkał. Żeby tatuażyk nie przekręcił go. Dokładnie. No. No, bo może go spotkać na drodze. Ty też możesz. No, i tatuażyk go przejedzie furą. Nie, tatuażyk nie jest taki prymitywny, żeby samochodem go przyjechać. On bardziej wyciąga 9 i jak napierdala, to serię. Aha, no to ładnie. Czyli... Czy ładnie? No nie, bym nie powiedział, bo... trzeba brać kamizelkę od jutra ze sobą. To powiem ci tak, jedną? Nie, dwie. Ciekawe, czy po tych, po kolanach strzela. Słucham? Czy strzela po kolanach tatuaży? On nie, on bardziej jak celuje, to wiesz, pierwsze strzela w ucho, żeby nie słyszeć go, a później się zakrada i tak. Pup. I wtedy jak odchodzisz, to do świata. A czy odejdziesz tam, czy tam, to już zdecyduję ja. Właśnie. Bo na mnie mówią, no Rasek Boży, który jest... No Rasek który... Boży, który gładzi wszystkie światy. Nie, wszystkich nie, bo ostatnio jeden świat musiałem porzucić, bo mówię, kurwa, nie chcę się zajmować tym. Tak. No raz zadymiasz normalnie. Nie, ja to nie, ja jestem spokojnym człowiekiem, ja nie wiem w ogóle, co się stało. Tak. Nie no, panie kochany nasz, który przejął klątwę ze mnie, przejmuję to od ciebie, przyjacielu. Przejmuję to. Hafyni, hafoni, safoni, hafo. Dobra, przyjąłeś. Tak, podaj mi to. Nie, podać, nie będę ci podawał, ty to już masz na sobie. Tak. Witamy. Tutaj wszyscy. A ja, jak tym miłym akcentem idę. Odchodzę. Alleluja. Załóż cenzurę na mnie i idź w pokoju. Uważaj na tatuażyka. Tak. Trzymaj się. Trzymaj się. I oby zdjął tą klątwę. Oby zdjął ją. Trzymam kciuki. Tak. Dzięki, że ją przyjąłeś ode mnie. Tak. Trzymaj się. Za niedługo się widzimy. Jak pozdrawiam to was. Jak trzymajcie, to się...